Hej, to ja i witam was w drugiej części filmiku Moja strona z dzieciństwa. I go nagrywam dzień później, ponieważ wczoraj nie miałam czasu jeszcze już to nagrać. Jeszcze tego nagrywać. Mam nowe książki, które sobie wypożyczyłam z biblioteki, ale je pokażę na koniec filmiku. I w tej drugiej części chciałabym opowiedzieć wam, przypomniałam o mojej stronie z dzieciństwa, teraz o filmikach. Pierwsze co lubiłam oglądać to właśnie tak zwane Disney Tribute. Disney Tribute były to takie zwykłe pokazy slajdów, ale ja lubiłam bardzo z księżniczkami Disneya, później z My Little Pony. Z księżniczkami Disneya to było takie fajne, ponieważ wtedy królowały takie piosenki, takie piosenkarki jak Avril Lavigne, teraz sobie rysuję Anna z Kraliny Lodu, jak Avril Lavigne, Kelly Clarkson. Księżniczki Disneya wtedy dostały właśnie piosenkę There is a world behold, a dream for last for all time, a wondrous place to go, alone when your heart finds. A potem If you can dream, I wish to make it all the stars, the dreams come true, the colors of the wind will leave my love, my heart right back to you. If you can dream, a dashing in a dark sky, a shining all true romance will always be so new. A love say good day if you can dream. I to właśnie, że Księżniczki Disneya dostały swoją pierwszą piosenkę, która miała reklamować ich franczyzę, czyli markę. I wtedy posypały się tributy. Ja najbardziej lubiłam po prostu Disney Princess Tributes z 2008 roku, gdzie po prostu dali taki, był taki obrazek, były tam dwa typy obrazków. Pierwszy to było Disney Princess Chibi, czyli takie malutkie księżniczki Disneya i z tej serii powstało kilka tych obrazków. Mianowicie księżniczki Disneya, część druga, księżniczki Disneya, część trzecia, nie disneyowskie księżniczki, książęta i czarne charaktery. No i właśnie to były takie obrazki, może wam link dam w opisie tego obrazka, tej serii obrazków, może dam, a może nie, ale myślę, że dam. Więc zaglądajcie w link. I tam właśnie drugi typ to był nasz, dowiedziałam się, że to był polski, że to był właśnie polski autor Dae Kazu. To właśnie on robił takie książki Disneya w stylu anime. A dopiero w 2018 roku dowiedziałam się, że on jest Polakiem i nazywa się Damian Kordek, czy tam Daniel, nie wiem. Damian albo Daniel. Ale chyba Daniel. Daniel Kordek on się nazywa. Ojej, jest RODO. Powiedziałam. Ale to jest osoba publiczna, więc mogę powiedzieć. Wszyscy do tych tributów robili taką piosenkę My oh my, and I wanna say goodbye, the truly captain of you and I, I with you and my can, oh, oh, I will be a there. W ogóle tutaj bardzo dużo będę śpiewać, chyba to już powiedziałam. I tam właśnie potem bardzo lubiłam, jak byłam mała na tej stronie, ciekawostka, bo ja kiedyś natrafiłam na taki obrazek, gdzie stały takie małe księżniczki Disneya. To jest chyba z serii Chibi, ale innego autora. I tam była po prostu nie księżniczka Disneya, tylko bohaterka w dodatku zwierzęta. Jeśli ktoś oglądał zwierzęcego disneyowskiego Robin Hooda, bo Disney stworzył film aktorski o Robin Hoodzie, Robin Hood i... Czekajcie, zaraz zacznę sobie moją książkę Disney Wielka Księga. Bo to jest super książka. Teraz ją zaklamuję i tam są po prostu różne ciekawostki z bajek Disneya. To jest super książka. Tutaj jest na przykład o dzwoneczku. Od całego początku od Walta, o komentarzu w Silly Symphony, Alice w Krainie Czarów, o jak te bajki powstawały.
Aladynie, Królowie i o mojej ukochanej. Tak, Kraina Lodu ma swój rozdział. To jest na przykład o księżniczce Zosi i moja mama jak to przeczytała, to się zdziwiła, że co? Księżniczka Zosia jest z Disneya? Halo, ona leci na Disney Junior. Chociaż o Disney Junior teraz lecą bajki, które w ogóle nie są Disney, na przykład Bluey, który jest jakoś o tym takim piesku rasy australijskiej, rasy owczarek australijski. I to właśnie jest bajka. I to właśnie jest taka bajka. To właśnie jest. I to jest bajka kanadyjska, z tego co wiem, albo australijska. Tam czytanik się nazywało pierwsza adaptacja Robin Hooda. Bo przed tym, jak powstał ten słynny Robin Hood, którego na pewno każdy fan Disneya zna, no wiecie, ten lis w tej zielonej czapce i jego. I bo tam to jest nietypowa adaptacja Robin Hooda, ponieważ tam bohaterowie nie są ludźmi, ale zwierzętami. I tutaj się nazywało Opowieść o Robin Hoodzie i jego wesołych kompanach z 1952 roku. Ten chyba film nigdy nie wyszedł w Polsce. Większość tych bardzo starych filmów Disneya. O, przyszła. Generalnie chodzi o to, że większość tych filmów Disneya, na przykład jakiś, no i na przykład Koci Detektyw. Chciałabym zobaczyć ten film, bo może ciekawe o tym kocie tutaj, o tym kocie siamskim. Nie wiem, czy to widać. Jakieś The Monkey is Uncle, A Tiger Walks, This Misadventures of Marion Jones, The Fighting Prince of Donega, One of Our Dinosaurs Missing, The Island of the Top on the World, The Horse with Flying Tail, The Shaggy D.A. I tutaj właśnie z 1976 są różne takie tytuły, których ja w ogóle nie znam. Ride a Wild Pony, No Deposit, No Run, Trash on Matacomb, Gas, The Shaggy D.A. Ale wkrótce w Polsce pojawi się Disney Plus, czyli jakby taki Netflix, tylko że z produkcjami Disneya. I wyciekła informacja, że będzie to na lato, jednak po kilku dniach Disney usunął tą wiadomość. Jedne media głoszą, że będzie, drugie, że nie będzie, ale mam nadzieję, że pojawi się ten Disney Plus, bo ten Netflix zaczyna być przynudnawy. Coś jest dla młodzieży, a po prostu potem tam wyskakują brzydkie wulgaryzmy. Ale do rzeczy. Ja po prostu wtedy, jak zacząłem obrazek, to myślałam, uwaga, że Maid Marian, czyli ta Lady Marian, ta jego lisica, jeśli ktoś oglądał, to wie, co chodzi, to po prostu to jest dziewczyna zamieniona w lisicę. A to była z urodzenia lisica, tylko że uosobiona, tak jak wszystkie te zwierzęta w tym filmie, które grywały rolę, które były jakby postaciami, które były zwierzęcą właśnie postaci z Robin Hooda. Moja babcia, Krysia, bardzo lubi film Robin Hood, Książę Złodziei, bo ona jest fanką, bo babcia Krysia jest bardzo muzykalna i lubi takie zespoły jak Bonnie M, ABBA, Bryan Adams. A to jak mama to mówił, Brenda albo Sabrina, la li na 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 na, la fiesta, la fiesta. To jest taka Luna. Ona ma bardzo dziwny głos. Dziwny. Ale bardzo lubiłam te tributy i kiedyś też w 2011 roku wszyscy robili filmiki z Zaplątanych. Ta właśnie na przykład Rapunzel Tribute, chyba już tego filmiku nie ma. Nie sprawdzałem tyle z tych tributów z Rozpunką, że nie umiem się doszukać. To właśnie... właśnie w jednym tribucie, który trwał 7 minut, to właśnie najpierw była piosenka Nowe Dni z disneyowskiej Rozpunki oraz uwaga z Barbie jako Rozpunki, piosenka Wanna be the stories of no, no, no. To co Barbie Rozpunka śpiewała
znalazła tą szczotkę, którą po prostu jej rodzice mieli. Tak to chyba było. Pozdrawiam Cię, Nina, bo ona bardzo lubi po prostu swoje dzieciństwo. I Kusia ostatnio zaproponowała mi odcinek o Violetcie. O Violetcie, o sokach Monster High i o Polly Pocket. Ale Polly Pocket to chyba będzie odcinek krótki, bo za bardzo się Polly Pocket nie interesowałam. Chociaż będziesz chyba długi. Dalej będę gadać, ale bardzo w każdym razie lubiłam te tributy. Później, jak już byłam starsza, w wieku 7 lat, odkryłam taki kanał Frenzich 91, takiego Włocha. On już dawno nic nie nagrywa. Ale ostatni jego film jest właśnie, jak próbuje śpiewać piosenki Disneya z zalepionymi ustami, zalepionymi jakąś taśmą ustami. Dziwne. Tutaj, tam jak miałam 7 lat, to odkryłam te Disney Collection. I to mi się bardzo podobało. Disney and Non-Disney Dolls Collection. To właśnie pokazywało takie lalki. Takie lalki z filmu Disneya i nie Disneya. Bo nie Disneya, to nie wiem, czy te bajki znacie. Na przykład takie mało znane filmy, jak Anastazja, Księżniczka Łabędzi, Król i ja, Calineczka z 1994. Ona ogólnie pokazywała swoje lalki z Disneya. I potem pamiętam, jak w telewizji leciała tego bajka Fanboy i Cham Cham, a ja to oglądałam i potem chciałam z babcią iść polować na te lalki, zobaczyć, czy są w sklepach. Wtedy bardzo chciałam lalkę Kopciuszka mieć, bo myślałam, bo wtedy właśnie w półce, w której były zaszyty szkolne, planowałam sobie zrobić taką półkę, którą mieli ci youtuberzy, którzy mówią na przykład moje My Disney Stuff, robią takie filmiki, czyli moje gadżety z Disneya,